Czego uczy mnie Biblia w 37 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, zwanej Genezis? Tutaj przedmiotem, jak już zapowiadałem, będzie Józef i jego bracia. I Józefem chciałbym się zająć jako obrazem Chrystusa. Rozdział 37 pierwszej Księgi Mojżeszowej odsłania nam sny Józefa, których wyjawienie wywołało nienawiść ze strony jego braci. Józef był przedmiotem szczególnej miłości swego ojca i został powołany do szczególnej misji. A ponieważ jego bracia absolutnie nic z tego nie rozumieli, nienawidzili go. Nie podzielali miłości Jakuba do Józefa i nie mieli najmniejszej ochoty, by pogodzić się z myślą o wywyższeniu ich brata. Jest to trafny obraz Żydów za dni Chrystusa. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, aby stali się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię. W ich oczach Jezus Chrystus nie miał postawy ani urody, jak mówi Księga Izajasza, 53 rozdział, 2 werset. Nie chcieli uznać go ani jako Syna Bożego, ani też jako Króla Izraela. Ich oczy nie zostały otworzone, by oglądać chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy, jak poucza nas Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 14 werset. Warto wziąć to pod uwagę w porównaniu z 12 rozdziałem, 37 wersetem i dalszymi wersetami z tego rozdziału. Nie chcieli go, wręcz go nienawidzili, bez przyczyny go znienawidzili. Chociaż Józef nie znalazł posłuchu u swoich braci, nie wyparł się jednak swego świadectwa. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Tak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 37 rozdziale, w wersetach 5 i 9. Złożył proste świadectwo o objawieniu, jakie otrzymał od Boga, ale właśnie to świadectwo stało się przyczyną wrzucenia go do studni. Gdyby milczał lub złagodził moc i wyrazistość świadectwa, być może zostałby oszczędzony. Niemniej powiedział swym braciom prawdę i to właśnie za nią go znienawidzili. To samo widzimy u Chrystusa, będącego odpowiednikiem Józefa. Chrystus dał świadectwo prawdzie, o czym czytamy w Ewangelii według Jana, 18 rozdział, 37 werset. Złożył dobre świadectwo, złożył dobre wyznanie, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 13 werset. Nic nie przemilczał. Ponieważ sam jest prawdą, mógł mówić tylko prawdę. Człowiek zaś odpowiedział na jego świadectwo krzyżem. Świadectwo Chrystusa było ściśle powiązane z niepojętym bogactwem łaski. Nie przyszedł z góry jedynie jako prawda, lecz również jako doskonałe odbicie miłości wypełniającej serce Ojca. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa, jak poucza nas Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 17 werset. Chrystus był posłany do ludzi jako doskonałe i całkowite objawienie istoty Boga. Dlatego też człowiek jest bez usprawiedliwienia. Możesz to również znaleźć potwierdzone w Ewangelii według Jana, 15 rozdziale, od 22 do 25 wersetu. Jezus przyszedł, aby pokazać ludziom Boga, a człowiek znienawidził Boga pełnią nienawiści. Na miłość Bożą człowiek odpowiedział nienawiścią. Widzimy to na krzyżu. Natomiast studnia, do której został wrzucony Józef, jest tego proroczym obrazem. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją, mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nuże, chodźmy, zabijmy go i wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożar, zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, od 18 do 20 wersetu. Słowa te przypominają nam w zadziwiający sposób podobieństwo o dzierżawcach winnicy z Ewangelii według Mateusza 21, gdzie czytamy: a w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Tak czytamy właśnie w Ewangelii według Mateusza 21, wersety 37 do 39. Bóg posłał Syna swego na świat, mówiąc: uszanują Syna mego. Ale serce człowieka nie miało żadnego szacunku dla umiłowanego Ojca. Wyrzucono go. Ziemia i niebo były i pozostaną nadal w konflikcie z powodu Chrystusa. Człowiek ukrzyżował go, ale Bóg wzbudził go z martwych. Człowiek wyznaczył mu miejsce na krzyżu pomiędzy dwoma przestępcami, ale Bóg posadził go po swej prawicy w niebiosach. Człowiek zepchnął go na najniższe miejsce na tej ziemi, ale Bóg dał mu najwyższe miejsce w niebie i przyodział go chwałą oraz dostojeństwem. Dlatego nasze myśli muszą być zwrócone na cierpienia i chwałę. Wszystkie te prawdy odnajdujemy zilustrowane w historii Józefa. Józef, płodna latorośl nad źródłem, której gałązki rozrastają się nad murem, niepokoją go, strzelają nań i zwalczają go łucznicy, jednak łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz, opoka Izraela. Opoka Izraela. Bóg Ojca Twego niechaj Cię wspomoże, Wszechmogący niech Ci błogosławi, niech darzy Cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona, błogosławieństwa Ojca Twego, które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych, wyborne dary wzgórz odwiecznych, niechaj spłyną na głowę Józefa i na ciemię poświęconego wśród braci swoich. To jest oczywiście błogosławieństwo względem Józefa z pierwszej księgi Mojżeszowej 49, 22 do 26. Słowa te odmalowują w zadziwiający sposób cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie, jak to zresztą czytamy w pierwszym liście Piotra 1, 11. Łucznicy dokonali swego dzieła, ale Bóg był mocniejszy niż oni. Prawdziwy Józef został ciężko zraniony w domu swoich przyjaciół, ale jego ramiona i ręce pozostały giętkie w mocy zmartwychwstania, a wierzący ma przywilej, by znać go dzisiaj jako jedyny fundament, na podstawie którego Bóg może błogosławić Kościół, Izraela i całe stworzenie. Gdy przyglądamy się Józefowi w studni, w egipskim więzieniu i później na stanowisku namiestnika całego Egiptu, rozpoznajemy wielką różnicę pomiędzy myślami człowieka a myślami Boga. Tę samą różnicę widzimy, przenosząc nasz wzrok z hańby krzyża na tron majestatu w niebiosach. Nic nie obnażyło tak bardzo rzeczywistego stanu ludzkiego serca i jego stanowiska względem Boga, jak właśnie przyjście Chrystusa w ciele. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 22 werset. Nie oznacza to w żadnym razie, że ludzie nie byliby grzesznikami, lecz że nie mieliby grzechu. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Tak mówi Ewangelia według Jana 9,41. Powiedział niegdyś Pan Jezus do faryzeuszy: Bóg w osobie swego Syna tak bardzo zbliżył się do człowieka, że był on w stanie rozpoznać i przyznać: to jest dziedzic. Jednak na tym nie koniec. Zaraz potem dodał: nurze, zabijmy go. Dlatego teraz człowiek nie ma wymówki. To nie bycie ślepym i przyznanie się do tego smutnego stanu decyduje o zgubie człowieka, lecz uparte obstawanie przy tym, że się widzi. W obecnych czasach, które są tak przepełnione zewnętrznym i pustym wyznaniem udającym chrześcijaństwo, w rzeczywistości będącym ateizmem pomalowanym na chrześcijańsko, zasada ta jest jeszcze poważniejsza niż zwykle. Kto wyznaje, że widzi, ma grzech. Oczy człowieka, który przyznaje się do swej ślepoty, mogą zostać jeszcze otworzone. Ale jak można pomóc takim, którzy twierdzą, że widzą, podczas gdy w rzeczywistości pogrążeni są w ciemności?